Teraz, proszę Państwa, no ja nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że w tej poprzedniej uchwale w jednym punkcie żeśmy dodali. Do złotych. Ponieważ zgodnie znów z kolejnym zarządzeniem, zadaniu powierzonym z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych i osiedlowej, i szkolnej, infrastruktury sportowej, po prostu 100 zł nam zabrali, więc musieliśmy do tej kwoty 200 gdzieś te 100 zł dodać. Wniosek 56, tak? A to się wszystko odbyło kosztem takiego punktu komunikacja i łącząc z mieszkańcami, gdzie mamy 9900, to jest kolumna w tygodniu w Głosie Nowochódzkim i to powinno jeszcze zostać, no jakieś tam z 1500. No ale tu już jesteśmy na granicy. To stąd żeśmy wzięli, panie Andrzeju, dla pana pieniądze. Dziękuję. Tą stówkę. Panie prezesie, bo to nie dla Andrzeja, tylko dla prezesa. Przepraszam. Dobra, proszę państwa, przechodzimy do punktu 4.10. I to jest, proszę państwa, projekt uchwały Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. Bardzo proszę, koleżanko. To zgodnie ze swoimi kompetencjami Komisja Kultury przygotowała projekt uchwały na zadaniu powierzonym tutaj właśnie w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej. Na ten cel mamy 27 400 i chcieliśmy, mając na względzie potrzebę olbrzymią związaną z budową kortu tenisowego w Rębałowie, całą kwotę przeznaczyć właśnie na to zadanie. Dziękuję. Komisja oczywiście jednogłośnie przyjęła projekt. Dziękuję uprzejmie. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały komisji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Tak krótko tylko chciałem zapytać do kolegi Andrzeja przy okazji, jeżeli, bardzo proszę, jeżeli mówimy o tych kwotach przeznaczonych na Rębałowiankę, bo tak cały czas zastanawialiśmy się też na Komisji Kultury, jak ta sprawa się, że tak powiem, dalej potoczy, bo no, my tak uważam, że jak najbardziej słusznie inwestujemy w Rębałowiankę, zwłaszcza w ten kort tenisowy, tylko jest jedna obawa, która nas troszkę też wtedy, że tak powiem, męczyła, co z tą Rębałowianką dalej będzie. Bo o ile wiem, to mieliście problem tam z konstytuowaniem nowego zarządu i teraz bym oczekiwał jakiejś informacji tu od kolegi. A propos tej stówki, to tak na marginesie, skoro by panu prezesowi dodali stówkę, to już wiem, kto router kupi. Żeby ewentualnie poinformować się, jak to wyglądało. No, walne się odbyło, przesunęliśmy walne z okresu wakacyjnego i też się złożyło tak, że to był ostatni słoneczny weekend wakacji, mieliśmy bardzo mało ludzi. Przesunęliśmy kontynuację walnego o 2 tygodnie, żeby w okres wrześniowy, żeby troszkę więcej ludzi przyszło. No i w niedzielę w wrześniu został wybrany na walnym skład zarządu. Zarząd się ukonstytuował w następnym piątek. Zbieramy w tej chwili papiery, żeby to zarejestrować w sądzie administracyjnym. W KRS-ie. Tak, w KRS-ie podpisy. To, no i prawdopodobnie w poniedziałek papiery zawiozę. No ja zostałem prezesem, wiceprezesem Grzegorz Sendor. Skład zarządu jest 6-osobowy, przy czym będziemy chcieli w okolicach stycznia, lutego zaprosić na walne, jeszcze ewentualnie zrobić walne sprawozdawcze z możliwością dokoptowania jeszcze członków ewentualnie do zarządu, żeby zwiększyć tą liczbę ludzi chętnych do pracy, no bo tu nie ukrywam, to nie jest to, że się jest po prostu, tylko trzeba po prostu w tym klubie być, no i coś tam powiedzmy pomagać. Pracować. Tak, pracować. No, to się wiąże z pracą, no. Z pracą społeczną, no bo tutaj muszę podkreślić, że wszyscy, którzy tam pracujemy, to jest praca społeczna.
Grzesiu to jest z Łuczanowic? Grzesiu, tak, Grzesiu Sendur jest z Łuczanowic. A, to nie bierze się. Zarząd jest Krzysztof Wiatr, również z Łuczanowic. To przepraszam, Krzysiek Wiatr wrócił do zarządu. Krzysiek Wiatr wrócił do zarządu, jest członkiem zarządu. Wrócił no, z tego powodu, że no, żyje po prostu tą klubem, no, nie ukrywam. No, bardzo, bardzo to cenię z jego strony, że po prostu no, to działa. Pozytywne symptomy. Bardzo prężnie działa. No, a tak jeszcze wracając do spraw klubowych, no, ja tutaj takie podziękowanie skieruję, tylko chcę domknąć ten cały, powiedzmy, okres zaopatrzeniowy, który jest związany z zakupami, które tam były środki przeznaczone przez dzielnicę na zakup. Jeszcze wszystkich rzeczy nie dostaliśmy, ale myślę, że w tym tygodniu, który będzie, wszystkie piłki i wszystkie rzeczy do nas dotrą. I tutaj przedstawię, co zostało zakupione za te środki, żeby Państwo też wiedzieli, o ile się ta baza sprzętowa klubu wzbogaciła. No nie ukrywam, że też w własnym Sumpcie wyremontowaliśmy sztuczne wojsko, bo mieliśmy tam potarganą murawę. Przyjechała firma, która naprawiła tą murawę, także sztuczne wojsko w tej chwili jest wyremontowane. No cóż, oświetlenie też jest wyremontowane, to jest we własnym zakresie też klubu. Także to nabrało uroku. No. Plus modernizacje jeszcze, które nastąpiły, a to wszystko Państwu opiszę prawdopodobnie na sesji listopadowej. Głos ma Pan dzielić. Był Pan od Zieleni też teraz, jestem z nim umówiony na przyszły tydzień, ma też doprowadzić tam do, powiedzmy, stanu używalności krzewy, które wokół, powiedzmy, no, przerosły i zachwaściły się drzewami i topolami i odrostami różnych tam, powiedzmy, drzew samosiejek. I rozmawiałem z panem już, który ma się tym zająć, dostał, powiedzmy, taki zakres pracy, czego my oczekujemy od niego, w jakim to stopniu ma być przycięte. No i zdeklarował się, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu to zrobi. Także na sesji listopadowej Państwu złożę relację z wszystkich działań ze strony, powiedzmy, środków dzielnicy, które były przeznaczone i co za te środki zostało zrobione, a naprawdę zostało bardzo wiele zrobione. Zresztą klub naprawdę zyskał na wizerunku i no i nie ukrywam, no, dzieci jest mnóstwo. Mnóstwo jest dzieci, mamy, założyliśmy następną sekcję wiekową, zarejestrowaliśmy, gramy w rozgrywkach żakami. Także oprócz tych grup, które mieliśmy w tamtym roku, doszła jeszcze grupa żaków. To są naprawdę dzieciaczki już takie małe, rocznik 2006 do jeszcze młodszych. No i jest ich około 25, także naprawdę, słuchajcie, no potęga, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi. To z mojej strony tyle, tak jak mówię, no, na sesji listopadowej wszystko Państwu przedstawię. Dziękujemy, chowajcie następnych Messich. No, mogą być Lewandowscy. Koleżanka Kwarzek chciała zabrać głos. Koleżanka Kolasa chciała zabrać głos. Tak, może w końcu nareszcie będziemy mieć reprezentację, czego życzymy Wałowiance. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie, tak? To przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu.